znają nowe trzeba pacjentów. Przekazuje ich potem w dobre ręce wszystkich osób, które znają się na diecie, umieją skomponować, umieją świetnie gotować. I takich specjalistów kształci szkoła, pani dyrektor, stojących jesteśmy. Wszystkie osoby, które organizowały tę konferencję, połączyło jedno. Straszna złość na chorobę trzewną i potrzeba zwalczania tej choroby różnymi metodami, jak diagnostyką, leczeniem, nadzorem. Pani dyrektor, przygotowaniem kadr, które w przyszłości będą w stanie gotować bezglutenowo, służyć Państwu radą, i naukowców, którzy myślą, jak ulepszyć życie pacjentów z chorobą trzewną, jakie sposoby, jakie leki, jakie substancje wprowadzić do diety, aby dieta była bardziej efektywna i było mniej działań ubocznych tej diety. I w związku z tym, wszystko co robimy, proszę Państwa, nie odbyłoby się bez udziału pacjentów. Prowadzimy badania, które wyjaśniają nam wiele wątpliwości. Tego nie można zrobić na myszach, prawda? To są badania, które zawsze uzyskują zgody komisji bioetycznej, czyli nie zagrażają dzieciom. Są przygotowane tak, aby miały sens, a jednocześnie dają nam odpowiedź na pewne pytania, które wykorzystujemy w leczeniu wszystkich dzieci. I dzisiaj, również dorosłych, chciałam bardzo podziękować. Nasza konferencja jest adresowana do tych wszystkich osób, które wzięły udział w naszych badaniach. I wyniki tych badań chcemy Państwu przedstawić. To jest unikatowa konferencja, jeżeli chodzi o Polskę, bo właśnie chyba często zapomina się o tej grupie najważniejszej, czyli pacjentów, którzy wyrażają zgodę na badania. Przedstawimy Państwu, jak dużo zrobiliśmy w ciągu krótkiego czasu w Olsztynie właśnie z udziałem pacjentów. Ale na początek, aby ta konferencja miała również bardzo naukowy charakter, ja powiem kilka słów o chorobach zależnych od glutenu. Bo to nie tylko choroba trzewna. W praktyce spotykam coraz częściej pacjentów, którzy nie mają choroby trzewnej, a również nie powinni spożywać glutenu. I o tym chciałabym się powiedzieć. Czyli tego białka, który występuje we wszystkich zbożach,
możemy je podzielić na takie choroby, które mają podłoże autoimmunologiczne i tutaj będzie choroba trzewna. Skomplikowany mechanizm choroby alergiczne, czyli alergia na pszenicę. Alergia na pszenicę to nie jest choroba trzewna, to jest alergia. I tu może być wdziewna, pokarmowa, anafilakcja kontaktowa. I proszę Państwa, najciekawsza w dniu dzisiejszym naszego omówienia grupa nieimmunologiczne, niealergiczne, czyli tak zwana nieceliakalna wrażliwość na gluten. I teraz spójrzmy na wszystko. Alergia na pszenicę. Alergia, nie choroba trzewna, alergia. Od 0,5 do 2% społeczeństwa cierpi na tę chorobę. Zwykle wyrastają dzieci w wieku 3-5 lat, już nie chorują. Diagnostyka jest prosta i tę formę nietolerancji, czyli alergię na pszenicę na przykład, prowadzą alergolodzy. Objawy są oczywiste i inne niż choroby trzewnej. Pokrzywka, obrzęk na czerwonych oczach, wymioty, bóle brzucha i ciężkie reakcje uczulenia, na pszenicę, prawda? Mogą być też zaostrzenia zmian skórnych, może wystąpić anafilakcja związana z wysiłkiem, ja może nie będę tego tłumaczyła. Niemniej ta forma reakcji na gluten jest zupełnie inna niż choroba trzewna, którą Państwo doskonale znacie. Alergię na białka pszenicy leczymy dietą bez pszenicy, a nie dietą bezglutenową. Pacjent uczulony na pszenicę może jeść żyto i może jeść owies. Pacjent z chorobą trzewną nie może jeść jęczmienia, nie może jeść żyta i pszenicy. To jest główna różnica, jeżeli chodzi o dietę. Choroba trzewna, którą Państwo świetnie znają, to jest trwała nietolerancja glutenu. Choruje 1% populacji, rozbija się w każdym wieku, pod różnymi maskami. Natomiast jej diagnostyka jest inna niż alergii, bo my tutaj szukamy przeciwciał przeciwko transglutaminazie i przeciwciał antyendomyzjalnym. Charakterystyczny jest dla niej kosmków i pogłębienie krytu. Tego w alergii pokarmowej nie ma. Czyli możemy zróżnicować alergię i chorobę trzewną na podstawie badań endoskopowych. I Państwa dzieci miały taką diagnostykę, prawda? Chorobę trzewną leczymy dietą bezglutenową. Nie wystarczy dieta bez pszenicy. Tak? Musi być dieta bez glutenu, a nie bez tylko tej formy zboża, która uczula. Natomiast najciekawsza w czasach obecnych, bo niepoznana do końca, zagadkowa i na pewno obecna choroba, to jest nieceliakalna nietolerancja glutenu. Nieceliakalna, czyli już wiemy, że pacjent nie ma celiaki, ale glutenu nie toleruje. Kiedy rozpoznajemy taką chorobę? Rozpoznajemy ją u pacjenta, który zgłasza objawy po spożyciu zbóż. Natomiast wykluczyliśmy jego chorobę trzewną. Nie ma przeciwciał, zrobiliśmy gastroskopię, ma prawidłową błonę śluzową. Wykluczyliśmy alergię na pszenicę, zrobiliśmy testy skórne, zrobiliśmy badania immunoglobuli specyficznych. Nie ma. A objawy po spożyciu glutenu zgłasza. U tego pacjenta objawy ustępują po wycofaniu glutenu z diety i pojawiają, kiedy kiedy gluten wprowadzimy. No, rozpoznajemy nieceliakalną nietolerancję glutenu. Jakie są objawy? Przeróżne. Bardzo niecharakterystyczne. To mogą być bóle brzucha, może być przelewanie, biegunka, zaparcia. Bardzo niecharakterystyczne objawy. Ale może to być utrata masy ciała, zmiany skórne, afty jako izolowany objaw. To mogą być bóle głowy, drętwienia mięśni, bóle stóp, zaburzenia zachowania, depresja, bardzo charakterystyczna u tych pacjentów, obniżony nastrój, przewlekłe zmęczenie czy niedokrwistość. To mogą być wszystkie razem tych pacjentów. I zobaczcie Państwo, jeżeli porównamy pacjenta z chorobą trzewną i nieceliakalną nietolerancją, wiele objawów jest wspólnych. Wiele objawów jest wspólnych, dlatego na podstawie obrazu klinicznego nie możemy rozpoznać tej nietolerancji nieceliakalnej. Zawsze musimy wykluczyć chorobę trzewną. Taki jest warunek. Wniosek praktyczny. Nie powinno się wprowadzać diety bezglutenowej na wszelki wypadek. Przed wykluczeniem choroby trzewnej. To chciałam Państwu powiedzieć. Ponieważ my możemy rozpoznać chorobę trzewną u pacjenta, który nie ma choroby trzewnej, tylko nieceliakalną nietolerancję glutenu i być może nie wymaga diety przez całe życie. Jaka jest charakterystyka tej choroby?
zasadzie bardzo trudno tych pacjentów scharakteryzować na podstawie badań. Na pewno nie mają przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej. Czasem w rodzinie występuje choroba krzewna. Natomiast najważniejsze jest to, że pacjent z nieceliakalną nietolerancją glutenu, który reaguje na gluten, ma zupełnie prawidłowe kosmiki jelitowe. Jeżeli zrobimy gastroskopię u pacjenta z chorobą krzewną, tak wygląda jego błona. Nie ma zupełnie kosmiku. U pacjenta z nieceliakalną nietolerancją kosmiki są śliczne, tak jak u zdrowego człowieka. Ale i tak gluten nie toleruje. Oczywiście mamy wiele pytań, bo nie wiemy, ile tego glutenu może zjeść taki pacjent, czy w ogóle nie, czy może troszeczkę, nie wiemy, jak ta historia przebiega i nie wiemy, jak wygląda historia rodzinna, ale teraz na pewno mieliśmy wiele członków rodziny u pacjenta z nieceliakalną intolerancją, a Państwo wiecie, że w przypadku dzieci badamy wszystkie dzieci, rodzeństwo naszych chorych pacjentów. W przypadku nieceliakalnej intolerancji takiej potrzeby nie ma. Natomiast, proszę Państwa, zastanówmy się, czy jeżeli pacjent reaguje na kromkę chleba, zjadł kromkę chleba i ma wzdęcia, bóle brzucha, biegunka, czy na pewno to tylko zależy od glutenu? Co mamy w tej kromce? Mamy gluten. Mamy inne białka, między innymi tak zwane inhibitory amylazy, trypsyny. Mamy cukier, które należą do gatunków FODMAP, czyli fermentujących, grupowań cukrowych, trudno trawionych cukrów. I mamy inne bioaktywne związki, które zostały dodane w czasie produkcji. W związku z tym, nie każdy pacjent, który źle się czuje po zjedzeniu kromki chleba z pszenicy, to jest pacjent, który reaguje na gluten. Zgadzacie się Państwo? Bo on może reagować na każdy z tych składników. I my musimy precyzyjnie odpowiedzieć, czy to pacjent, który nie toleruje cukrów zawartych w zbożu. Wtedy nie mówimy o nietolerancji glutenu, tylko mówimy o nietolerancji cukrów. I my wiemy, proszę Państwa, że takie cukry, które nie są strawione i wchłaniane, dostają się do jelita grubego. Tam bakterie rozkładają je na drobne związki, ściągają wodę i mamy wzdęcie, mamy biegunkę. Pacjent mówi, mamy tolerancję glutenu, ale on po prostu nie toleruje cukrów, które wchodzą w skład tego zboża. Oprócz, prawda? Razem z białkiem. I zobaczmy, FODMAP, czyli te cukry, które bardzo słabo się wchłaniają, źle się trawią i fermentują w przewodzie pokarmowym, występują w dużej ilości w życiu w pszenicy i w jęczmieniu. Czyli mając pacjenta z objawami ze strony przewodu pokarmowego, my zawsze myślimy, że może gluten, a może cukry. Oczywiście występują różne inne składniki, które według nas nie mają większego znaczenia, bo nie ma takich prac, które potwierdzałyby ich szkodliwe działanie. Bardzo ciekawym związkiem występującym w pszenicy jest inhibitor alfa-amylazy trypsyny. Jest to bardzo ciekawe białko. Jest to białko, które występuje w zbożach. My jemy to razem z kromką chleba, a to białko udaje bakterie. I nasz organizm reaguje na nie tak, jakby to była bakteria. I w związku z tym, spożywamy tego całkiem sporo, i w związku z tym to białko denerwuje przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy produkuje różnego rodzaju związki zapalne, a one podrażniają przewód pokarmowy, nerki, ośrodkowy układ nerwowy, wątrobę i stąd tak wiele objawów nietolerancji glutenu. I teraz pokażę Państwu przypadek naszego pacjenta. On jest z Witalą, bo to był chłopak, który grał w zespole. Miał 17 lat, kiedy zgłosił się do nas do poradni. Nie miał innych chorób przewlekłych. Natomiast od drugiego roku życia miał stolc od 2 do 6 na dobę. Luźne, bez domieszek krwi i parcie na stolec. Był diagnozowany w wieku 10 lat, robiono gastroskopię, szukano choroby trzewnej, wykluczono tę chorobę. I kiedy pacjent trafił do mnie, to był duży, ładny chłopak, wysoki 180 cm, 70 kg. Fizykalnie bez zmian, zbadany, bez odchyleń od normy, ale rozdrażniony, dolegliwy i bardzo nieszczęśliwy, ponieważ biegunka się nasiliła, on miał do 11 różnych stolców, granie w zespole jest bardzo trudne, prawda? I w tym wieku taki objaw utrudnia.
utrudnia życie społeczne, to co mówiła, prawda? Ta cena społeczna chorób zależnych od gluten. Myśmy robili bardzo wiele badań. Wykluczyliśmy choroby zapalne, powtórzyliśmy badania choroby trzewnej. Wszystko było prawidłowo. Biorąc pod uwagę obraz kliniczny, wprowadziliśmy dietę bezglutenową i uzyskaliśmy bardzo szybką poprawę, normalizację stołów i znaczną poprawę nastroju. Kiedy pacjent przyjął chleb, był nawrót objawów. Rozpoczynaliśmy nieceliakalną intolerancję glutenu, ale powtarzam, wykluczyliśmy inne choroby. To nie jest rozpoznanie pierwszego rzutu. Należy bardzo poważnie pacjenta potraktować. Duża satysfakcja, nie ukrywam, że duża satysfakcja. I drugi nasz przypadek, dziewczynka w wieku 14 lat. Ona też miała bóle brzucha i różne stolce, miała gastroskopię i wzdęcia, która nie wykazała choroby trzewnej. Miała wzdęcia, przewlekłe zmęczenie i bardzo silne bóle mięśni stawów. I również depresję. Myśmy wysłali do dermatologów, oni wykluczyli zapalenie stawów. I robiliśmy kolejne badania. Znowu wróciliśmy do choroby trzewnej, robiliśmy badania na nietolerancję cukrów. Wszystko było ujemne, wykluczyliśmy alergię pogramową. Była dieta z ograniczeniem laktozy, trochę zmniejszyły się wzdęcia, ale nadal bolały ją mięśnie i stawy. Zastosowaliśmy dietę bezglutenową i objawy ustąpiły. To nie znaczy, że każdy pacjent, który ma biegunkę i bóle stawów, ma nietolerancję glutenu, tak? Ale wśród tych pacjentów naszym obowiązkiem jest wyłowić pacjentów z chorobą trzewną i ich leczyć, ale również podejrzewać nietolerancję glutenu nieceliakalną, którą rozpoznajemy wtedy, kiedy wykluczymy inne choroby. To jest warunek. Nie wprowadzamy diety glutenowej, o tak sobie na wszelki wypadek. Czyli podsumowując, to co chciałam Państwu powiedzieć, choroby zależne od zbóż to alergia na białka, pszenicy, dosyć jasna jest charakteryzowana choroba trzewna, którą świetnie Państwo znacie, dlatego nie mówiłam o niej dzisiaj za dużo. Nieceliakalna nietolerancja glutenu i nietolerancja cukrów zawartych w zbożach. A my musimy odpowiedzieć na pytanie, to dziecko, które jest przed nami, ma chorobę, jeżeli szkodzi mu pszenica albo inne zboże. Dziękuję bardzo Państwu.